rewelacyjny początek serii, Adam, chyba i dla was, i dla kibiców, bo jedna i druga drużyna, to trzeba powiedzieć, stworzyła dzisiaj niesamowite widowisko tutaj w hali CRS, prawda? No cieszymy się bardzo, że i wam się podobało, i że wyszliśmy z tej potyczki zwycięsko. Ten pierwszy mecz był taki, wiadomo, zawsze jest niepewny, oczywiście drugi też nie będzie łatwiejszy, ale zawsze jak się czeka ten tydzień, tak jak my czekaliśmy, to trochę niepewności. Mieliśmy okazję zobaczyć mecz Trefla ze Słupskiem, także dużo trenowaliśmy i czekaliśmy na ten mecz, ale myślę, że ten początek był w miarę udany i że drugi mecz będzie wyglądał podobnie jak dzisiejszy. Początek, rozumiem, że mówisz o całym meczu, bo dzisiaj początek jednak mimo wszystko do Trefla należał. Musieliście się mocno nagimnastykować, żeby im odjechać w drugiej połowie. No tak, no Trefl jest naprawdę solidną drużyną, grają bardzo poukładaną koszykówkę i mają parę opcji w ataku, także no, trzeba uważać na nich bardzo mocno, bo jest to groźna drużyna. Pokazała to nieraz i po prostu, ale myślę, że my tą taką agresją i obroną od samego początku troszeczkę zmęczyliśmy ich i próbowaliśmy odciąć te ich główne atuty drużyny, żeby to wszystko pod koniec meczu przynajmniej się złożyło w jedną całość i przełożyło na nasze zwycięstwo. Także myślę, że ta cała taktyka zafunkcjonowała. To, że Tref odskoczył tam w pewnym momencie chyba na 5 czy 7 punktów, to chyba nasza chwila taka niemocy, powiedzmy, czy zmęczenia, ale całe szczęście, że się udało nam odrobić, ale tak jak powiedziałem, to odrobienie tych strat to było głównie tym, że walczyliśmy bardzo mocno w obronie. 17 punktów z pierwszej połowy wystarczyło, to było mistrzostwo świata w twoim wykonaniu. No dziękuję. No myślę, że zespół tego potrzebował. Trochę byliśmy nerwowi. Myślę, że dobrze się czułem też w ataku. Miałem dużo pozycji, więc rzucałem, no. Ale już nie pamiętam, kiedy nie rzuciłem w drugiej połowie punktów. Zazwyczaj druga połowa jest taka moja. Wtedy ta obrona już jest trochę zmęczona i mogę to wykorzystywać. Ale zwycięstwo biorę to zawsze. Dzisiaj drużyna pokazała, że jest drużyną, bo oprócz ciebie właśnie, kiedy w drugiej połowie ty już nie trafiałeś, to jednak Stelmet punkty zdobywał. Mało tego, odskoczył z jednego punktu po 20 minutach. No 4 na końcu były, ale wcześniej było prawie 10 punktów już przewagi. Bardzo ładnie dzisiaj ta druga połowa wyglądała. No tak, naprawdę graliśmy z wielkim zaangażowaniem, z takimi wielkimi emocjami. To był taki prawdziwy mecz playoffowy. Bardzo się z tego cieszę. Jeszcze popełniliśmy trochę błędów, ale koniec końców no, to zaangażowanie naprawdę daje dużo. W sobotę mecz numer 2. Czy dzisiaj może mieć znaczenie to, że my mieliśmy jeden dzień więcej odpoczynku i teraz jest mało czasu na regenerację jednej i drugiej drużyny? Nie, każdy ma tyle samo, także czasu na odpoczynek, także to, co wypracowaliśmy przez sezon, teraz naprawdę przyniesie to efekty. Mam nadzieję, że również w drugim meczu będziemy z takim zaangażowaniem walczyli i naprawdę jeszcze nic nie zrobiliśmy i potrzebujemy to drugie zwycięstwo bardzo.